Mówiliśmy o tym, że ludzie przesyłają energię choroby z siebie bądź innych na inne osoby. A czy spotkałeś się, że ktoś na przykład wprost kradł bądź zabierał i przesyłał na kogoś innego energię pieniądza, energię biznesu? Tak, i to jest możliwe. To jest takie niesamowite. Dla nas energia bardzo często kojarzy się najprościej mówiąc, z energią w gniazdku elektrycznym. Natomiast taka energia już w nas, w człowieku, do życia, już wiemy, że jak się napijemy kawy, to jej więcej mamy. Natomiast głębsze zrozumienie energii naświetla nam od razu olbrzymią ilość jakby zastosowań tego, bo są różnego rodzaju energie, czyli mógłbyś wymienić takie jakieś przykłady? Energia biznesu, czyli tego, że biznes dobrze idzie i jeżeli ktoś prowadził biznes w swoim życiu, to wie, że trzeba zadbać i o jakiegoś księgowego, i o dobrą reklamę, i o to, żeby wszystkie komponenty biznesu ze sobą współgrały, o oprogramowanie i relacje międzyludzkie i tak dalej. I to wszystko musi energia biznesu. Energia prosperity, na to, żeby była wymiana między nami i klientami, żeby to wszystko rosło, żeby jeden polecał drugiemu. Żebyśmy się dobrze rozumieli, żeby nie dochodziło do nieporozumień. Relacji międzyludzkich, tak, dokładnie, żeby nas ludzie dobrze odbierali w biznesie. Myślę, że temu wszystko można zabrać? I to jest niesamowite. Ja jeszcze może dołożę energię pieniądza, samego po prostu pieniądza, żeby poza tym, że biznes się kręci, to żeby jeszcze z tego jakieś profity były, bo czasami to wychodzi tak, że się na zero wychodzi, pomimo że wszystko gra. I okazuje się, że to jest też w jakiś sposób coś, co istnieje energia, która to wszystko tworzy. My tworząc relacje międzyludzkie, tworząc te wszystkie struktury biznesowe, poruszamy się w jakimś energetycznym układzie i ten cały układ można przesunąć gdzieś komuś. Można go ukraść i na przykład dać komuś i ten ktoś nagle zacznie funkcjonować. Jak to wygląda? Kiedy się można zorientować, że ktoś zabiera mi energię biznesu, pieniądze? Bardzo trudne to jest, szczególnie dla osób, które na samym początku drogi są i najzwyczajniej myślą, że im po prostu nie idzie biznes. Chociaż nie będzie im szedł, bo nie mają tej energii. Sytuacja normalna jest taka, że mamy jakąś tam średnią ilość tej energii i ją sobie wypracujemy poprzez know-how, poprzez to, że mamy już doświadczenie, to coraz lepiej organizujemy przestrzeń wokół nas, w związku z tym te energie zaczynają pracować. Energia przypływa od nas do klienta, między nami w zespole, do różnych rzeczy. I teraz tak, jak to jest, że jak ja to znalazłem, opowiem, bo ja już miałem naprawdę fajnie rozkręcony biznes, nazwijmy to. Kocham swoją pracę jako chiropraktyk i naprawdę fajnie to szło. Ja przez wiele lat miałem kolejkę na 2 lata do przodu z zapisami i nagle mi się zdarzyło, że w ciągu jednego dnia wszyscy mi odwołali. Sobie myślę... Wszyscy z tego dnia? Sobie myślę, ale jak? Co to jakaś, nie wiem... Armagedon na przykład. Coś nadeszło, coś się stało, ale nic się nie stało. Wszyscy normalnie funkcjonują, u mnie nie ma ani jednego klienta. Ten dzwoni, bo ten musiał wyjechać. Zwróć uwagę, że po prostu się to dzieje. Ma nie być klienta, bo nie ma energii klienta. To po prostu nie ma. Ci ludzie dalej potrzebowali mojej pomocy. Ja dalej byłem w stanie im ją dać, ale nie było tego wszystkiego nadrzędnego, co spaja. I ten odwołał, tamten odwołał, temu coś, nie wiem, córka zachorowała, ten musiał nagle wyjechać, komuś coś się stało, a ten dzisiaj nie może, bo go jakoś coś jeszcze bardziej boli, a ten miał jakąś wizytę, coś niesamowitego. Myślę, jeden dzień się zdarza.
na drugi dzień na przykład przychodzi tylko jedna osoba. Ja sobie myślę, aha, no skoro tak, ten rezygnuje, ten wyjechał, ten nie może, no to ja dzwonię do następnej osoby z kolejki, bo jest miejsce. Dzwonię, okazuje się, że tak, on jest chętny i on chce trzymać to miejsce, ale właśnie nie może, bo ma jakiś ważny wyjazd. Dzwonię do następnej. Ja sobie myślę, no nie, no niemożliwe. Dziwne. I sytuacja, i czasami tam na jedna, dwie osoby przyjdą na dzień i tam dosłownie jakieś procenty tego, co powinny być. Nikt nie dzwoni, nikt się nie umawia, wszyscy właśnie nie mogą. Co więcej, ten, który przyjdzie, zachowuje się dziwnie, dogadać się nie możemy. Ktoś, kto, nie wiem, jest stałym klientem, na przykład mówi, słuchaj, wiesz co, ale ja to mam dziwne wrażenie, że jak ci nie ufam, czy ty mi coś złego nie zrobisz. Ja mówię, jak? Ty chodzisz do mnie, nie wiem, już rok, prawie ci już tyle rzeczy ci naprawiłem, to, a ty mi nie ufasz, że ten... No, mówię, no właśnie to mnie dziwi, że umysł wie, a po prostu wewnętrznie mam ochotę po prostu zwiewać, gdzie pieprz rośnie z twojego gabinetu. Czyli pacjenci sami czuli, że coś się dzieje nie, tak, nie w porządku. Tak, ci tacy wrażliwi, tak, czuli, że sam fakt, że ja może nawet taki prosty fakt tego, co właśnie tej rozmowy wytłumaczę. Jeżeli ja jestem, ja robię już jakąś swoją pracę, nie wiem, 20 lat i robię to, że tak powiem, obudzisz mnie o 5 w nocy i ja dalej z zamkniętymi oczami wykonam ci idealnie tą technikę i wiem, co zrobić. Po prostu ktoś mi coś mówi, ja już od razu wiem, jak to zrobić, tylko muszę dopytać szczegóły, bo każdy jest inny. Wszystko gra. Oni jak czują, że przychodzą do mnie, to znaczy klienci, to wiedzą, że ten gość, jemu wszystko w tej głowie chodzi tak, jak trzeba i jest pewny i te ruchy, jak ustawię komuś, to jest perfekcyjne, bo już robiłem miliony razy ten ruch i wszystko gra. Ale wewnętrznie czują lęk, jak przed żółtym dziobem. Jak przed kimś, kto nie ma w ogóle zielonego pojęcia, będzie robił, co mu się tam wydaje i w ogóle niecelnie. I tylko dlatego, że energia tego perfekcjonizmu nagle gdzieś odpłynęła. Ale coś niesamowitego. Można wrzucić żółtą dziobowię energię właśnie perfekcjonizmu i wszyscy go wtedy uwielbiają. Chyba nawet zdarza mi się teraz obserwować taki profil żółtodzioba, który po prostu nagle stał się jakimś bożyszczem ludzi i mówi, uważam, krzywdzące rzeczy i takie niebezpieczne dla nich. W ogóle dla ludzi, którzy szukają pomocy, natomiast wszyscy mu po prostu lgną jak do bożyszcza. Tak, wiersze nie? piszą pod tymi postami, właśnie. Jaki jest wspaniały. To jest niesamowite i to jest trochę, znaczy trochę, to jest bardzo oszukańcze, bo przeważnie te żółtodzioby, oni tylko stwarzają wrażenie, ponieważ otacza ich energia taka, jak tych faktycznych fachowców, ludzie odbierają tą energię i odbierają go jako fachowca, ale on nie jest fachowcem. No ponieważ nie da się zastąpić, nie wiem, 20 lat praktyki kursikiem. Tym, że on sobie coś tam na kursie przyswoił i teraz opowiada rzeczy z książkach i robi z siebie, odgrywa pewien teatr, bo ten teatr się skończy normalnie by się skończył za miesiąc, chyba że znowu kradnie energię, i to mu się kręci i wbrew pozorom, że niewiele co robi, to i tak fama idzie, że jest wow, byłam u niego, ten robi to, ale tak naprawdę to nie ma szans długo się utrzymać, wbrew pozorom. Nie można kraść w nieskończoność i będzie dobrze. Tak, dlatego że na przykład po jakimś, nie wiem, 8-12 miesiącach ludzie powiedzą, no tak, ale chodziłam tam, do tamtego i on mi to załatwił, nie wiem, w 2-3 tygodnie, a tu już chodzę rok i się nic nie zmienia. W sumie miałam takich pacjentów, którzy przychodzili od kogoś i mówili, że no wszystko było fajnie, miał super gadane, no i dobrze się tam niby czułam w gabinecie, no ale nie pomógł mi, po półtorej roku szukam gdzie indziej, bo jednak to nie jest to. No właśnie, są takie rzeczy, no nie wiem, na przykład fryzjer, jak ci źle ułożysz włosy, to widzisz od razu, ale w chiropraktyce, w fizjoterapii, no to zanim coś tam zadziała, no to no coś tam robi, coś masuje, coś rusza, no to... Ale nie trafię. I teraz nie ma tego wiele... doświadczenia. No właśnie o to chodzi, to jest tylko ta otoczka ściągnięta. Natomiast no jest to niesamowite, ja pamiętam też z drugiej strony, wracając do mojego przykładu,
powiedzmy, że miesiąc trwa taka sytuacja, zanim ja się zorientuję w ogóle, co się dzieje, bo nie rozumiem tego. Myślę sobie, no i oczywiście pierwsze co, to myślę, może ja coś źle robię, może jeszcze powinienem, no bo wiadomo, człowiek sam prowadzi biznes, uczy się jak to robić, tylko że jak on już idzie, gdyby to mi się stało na samym początku, no to nie ma bata, ja bym tego nie znalazł, bo myślałem, że znowu coś źle robię. Natomiast jeżeli to już bardzo długo szło, no to sobie myślę, gdzie siedzi problem. I kiedy ja znalazłem, zrozumiałem, że to po prostu jest złodziejstwo bardzo wyrafinowane. Ale zrozumiałeś, czy zobaczyłeś, jak to znaczy, ta energia odchodzi? Zobaczyłem, jak ta energia odchodzi, tak. To zobaczyłem, że ktoś ciągnie i po prostu te wszystkie know-how, one idą, te łączniki między mną a ludźmi wypracowane idą do kogoś innego. No właśnie, widzisz, to jest ten problem, nie wszyscy widzą. Tak. Rozumiem, że można się oczywiście do Ciebie umówić na trening mentalny. Jesteś w stanie takiej osobie, która prowadzi biznes, sprawdzić, czy jego energia jest kradziona? Tak, tak. I to nawet mogę, mogę określić, jakie rodzaje tej energii. I do kogo? I do kogo? W miarę do kogo. Ale dość precyzyjnie. Co więcej, można oczywiście się od czegoś takiego uwolnić. I jak to później działa? Działało spektakularnie, dlatego że powiedzmy przez miesiąc nie ma no prawie nikogo. Jacyś tam bardziej znajomi, którzy przychodzą pogadać. I w ciągu jednego dnia, po odblokowaniu, w ciągu jednego dnia nagle ja nie mogę po prostu jeden telefon za drugim. I po prostu umawiają się wszyscy i ta kolejka natychmiast się robi jeszcze większa, ponieważ tam była taka tama, a ludzie potrzebowali faktycznie pomocy, a tej pomocy nie otrzymywali, bo był jakiś blok, przez sztuczny blok. Był sztuczny blok, była jakaś nieprawda w to wszystko włożona i ludzie zanim się zorientowali, to też trochę trwało. Natomiast ja sam doświadczyłem też jakby z drugiej strony tego, że jeżeli teraz już potrafię na przykład wyczuć, że ktoś ściąga energię, na przykład idziesz do restauracji, restauracja ściąga energię z innej restauracji i ona ma niedobre jedzenie, ale idziesz i wow, na pewno tu dobrze zjem, bo to tak wygląda, a później tak sobie myślę, no dobra, sprawdzę, czy ktoś nie ściąga czegoś, nie oszukuje. Bo to widzę, no to sobie patrzę i później jak to odblokowuję tylko sobie, to nagle patrzę, że właściwie to bardzo przeciętnie wygląda ta restauracja, żadne to wow. A może nawet się pochorujesz. A jak właśnie tak, bo to jestem w stanie też wyczuć, czy to jest dobra restauracja, czy nie, na zasadzie, czy jest tam, czy jaka jest atmosfera w kuchni, bo to się czuje, nawet na odległość, czy tam jest brudno, czy jedzenie jest świeże, to spokojnie można wyczuć. I nagle czuję, że jest nieświeże i jest brudno i atmosfera jest tragiczna. Natomiast mają gdzieś swoją pracę. Pracownice olewają jak tylko mogą i wszystko jest, nie wiem, kupione gdzieś tam z półproduktów jakichś tam. I natomiast jest wokół tego po prostu zrobione wielkie wow i ludzie tam przychodzą. No i w restauracji jest tak, że jeżeli jest to na przykład miejscowość taka jak na przykład Świnoujście, gdzie ludzie przyjeżdżają i zaraz wyjeżdżają, bo to są turyści, no to Nie zdążą zepsuć tej marki, a tam cały czas jest wielkie wow. No i wielu osobom to działa, tym, którzy kradną. Niestety. Ale też trzeba powiedzieć, że jak się by tak przejść uliczkami, gdzie jest sporo restauracji, powiedzmy nawet jakieś miasteczko właśnie turystyczne, to jest mnóstwo takich miejsc w różnych regionach świata, gdzie stosują nagminnie otoczkę iluzji wobec ludzi, którzy mieliby do nich trafić. No to jest bardzo dziwne. Ja się nie spodziewałem, że jest to aż tak rozpowszechnione. To znaczy zależy od regionu. Czasami się to zdarzy 1 na 10, a czasami 70-80%. Jeden obok drugiego. Oni sobie nawzajem kradną po prostu. Jest jedno wielkie złodziejstwo. I człowiek taki nie wiedzący o co chodzi, jest totalnie zdezorientowany. Znaczy, może nie tyle nie wie o co chodzi, nie zwracając uwagi, bo tak jak powiedziałeś, mając intuicję i jakieś czucie, wyczucie,
Nie trzeba konkretnie tego widzieć kwantowo, można to wyczuć, tylko trzeba się troszeczkę no, w tym orientować. Tak, osoby wrażliwe będą czuły, że coś jest nie tak, a jeżeli na przykład obejrzą naszą rozmowę, to zaczną się zastanawiać i wyczuwać, bo jeżeli wiesz, co masz wyczuć, to od razu trafiasz. No a przynajmniej zaczynasz sobie ćwiczyć w to. To jest w ogóle, wiesz, ja jeszcze może tak powiem o takiej ciekawej rzeczy, że tak na dobrą sprawę to ludzie czasami ten biznes uczą się, jak prowadzić, jak wdrożyć jakieś nowe technologie, jak prowadzić zespół, jak się reklamować, różne tam systemy informatyczne. No i narobi się ktoś taki i później nagle ktoś mu ściąga energię, bo idzie na przykład na meeting osób, które prowadzą biznesy po to, żeby no, porozmawiać, podnieść atmosferę, a tam przychodzi ktoś, kto tylko patrzy, o ten jest taki widać obrotny, to z niego ściągniemy, tamten ma też dużo energii, to ściągniemy, bo takie osoby robią to po pierwsze świadomie, a po drugie potrafią wyczuć, kto ma tą energię biznesu. Pani staną obrazy przed oczami te wszystkie spędy MLM, gdzie są olbrzymie garściami wręcz można brać ludzi, którym tam się powiodło. I oczywiście jest mnóstwo żółtodziobów, którym nigdy się nie powiedzie o tym, kiedy chyba już rozmawialiśmy, że no jest tak, że no, po prostu będą nas to wciągani, albo mają w warstwach przyczynowych, że nie będą mieli pieniędzy, dopóki tego nie usuną. Wiesz co, właśnie, bardzo ważna kwestia, no bo zawsze pozostaje pytanie, ojej, no to jesteśmy trochę jak takie kaczki do odstrzału, nie? Ale jeżeli w warstwach przyczynowych mamy to, że będziemy bogaci, albo to, że będziemy świetnymi biznesmenami, to ktoś taki się do nas nie doczepi, a jak się doczepi, to znajdzie się zaraz ktoś, kto odczepi to, albo coś się z tą osobą stanie. Warstwy przyczynowe po prostu mówią, tak ma być i koniec. Jest to bezdyskusyjne, więc jeżeli ktoś ma to w warstwach przyczynowych, że biznes mu wyjdzie, to mu wyjdzie. Natomiast problem jest taki, że rzadko kto ma w warstwach tych najwyższych... Taki highlight. Po prostu... To się niezmiernie rzadko zdarza, większość po prostu będzie miała problemy i tylko chcę powiedzieć, że takie też są i są to bardzo poważne i człowiek może zachodzić w głowę, co zrobiłem nie tak, na pewno zrobił bardzo dużo rzeczy nie tak, ale gdyby ktoś mu nie ściągnął energii, to coś by mu wyszło, coś by mu nie wyszło i nauczyłby się za jakiś czas. Na zero może by to wyszło. I na przykład by wyszedł na zero, a nie na totalny minus, dokładnie. I prędzej czy później nauczyłby się, bo tu popełniłem błąd, ale jak go naprawiłem, to i to byłoby takie prawdziwe. Wrzucasz informację, dostajesz informację w świat, dostajesz informację zwrotną i analizujesz sobie, co zrobiłaś źle i w tym momencie budujesz swoją wiedzę. To mi się przypomina, że ja też miałam takie sytuacje w swoim gabinecie, gdzie nagle wymiatało mi jednego dnia. Jakby ktoś miotłą ktoś wygonił wszystkich pacjentów i nagle mam pół tygodnia wolnego. Bo wszyscy gdzieś musieli wyjechać, coś się wydarzyło, tu dziecko zachorowało, tam coś się ułamało, coś się... No właśnie, każdy miał jakiś swój problem i nie mógł przyjść. I to było bardzo dziwne. Tak, i no człowiek tak patrzy, no i ludzie sobie to tłumaczą, jak potrafią. A tak się czasami zdarza, trzeba sobie wziąć wolne. Dlaczego? Dlatego, że nam w warstwach przyczynowych też coś tam zagrało. Ale czekaj, to w warstwach przyczynowych można to wyczyścić, żeby nie było... zapisów, w którym my nie możemy prowadzić biznesu, bądź ten biznes tam nie będzie szedł? Tak, tak. Bo jeżeli chodzi o warstwy przyczynowe, to może być tak, że jeżeli jest jakiś zapis, jakieś tylne wejście, coś nie tak jak trzeba, jakiś błąd, to zdarzy się ktoś, kto przyjdzie, nam ściągnie energię. Ale też może zdarzyć się jakaś kontrola, jakaś totalnie bzdurna, która nagle nakręci się, znajdą jakiś idiotyczny błąd, który nawet nie znasz. Widzisz, znam firmę, biuro turystyczne w Polsce, które zostało zniszczone przez kontrolę z skarbówki.
Tak naprawdę nie wiadomo skąd i dlaczego, bo rzeczywiście na koniec wygrali ze skarbówką, bo skarbówka się mnie oczywiście nic za to nie zapłacił, ale firma z bardzo dużym doświadczeniem, która miała chyba najwięcej klientów swego czasu w Polsce, wyjazdowych za granicę, po prostu upadła z dnia praktycznie na dzień. Stracili wszystko. Ludzie stracili pracę, oni stracili renomę klientów, kontrakty. Po prostu zawaliło się. I to i teraz tak, jak o tym mówisz, to ja już czuję, że tam był jakiś atak czyjś. Może ktoś ściągnął energię, bądź zrobił jeszcze coś innego, perfidnego. Natomiast czy to było duchowo, czy to było fizycznie, bo można mieć, no co tu dużo mówić, no powiedzmy szczerze, można mieć koneksję, szczególnie w Polsce, tak? Ciekawy kraj, ale wiele krajów takich jest. Także można mieć koneksję nawet właśnie w tych strukturach sprawdzających i powiedzieć, a znajdźcie sobie błąd, później no każdy się myli, to ten błąd powiecie, że no przeprosicie, ale oni po prostu padną, ale bo nie będą mieli płynności finansowej. I teraz takie coś mogło się wydarzyć, bo ktoś powie, no ktoś tutaj zaatakował, ale z drugiej strony właściciel, no bo to zawsze jest, właściciel musiał mieć jakiś problem w płaszczyznach przyczynowych. I gdyby ten problem został na przykład zawczasu usunięty, bo można zobaczyć, czy masz w płaszczyznach przyczynowych problemy do tego biznesu, okaże się, że masz. Ale przecież mi świetnie idzie. Ale to ja jestem w stanie. Ale w treningu mentalnym, czy w Quantum Peace Ceremony? Właściwie i w jednym, i w drugim można. Ja bym tutaj wybrał chyba Quantum Peace Ceremony. I tym bardziej, że tam można od razu to usunąć. To jest tak, że jest i od razu usunąć. Tak. I zobaczyć, bo ktoś powie, ale przecież mi ktoś powie, że ale przecież mi na razie fajnie idzie. No nie ma sprawy. Tylko właśnie tej firmie też świetnie szło i nagle coś trzepło. Ale to jest wręcz matematycznie się zgadza z rzeczywistością. Jeżeli ktoś ma taki problem, to po prostu się on stanie, ponieważ tam są płaszczyzny, w których jest zapis, co jak będzie. To nie jest tak, że teraz wezmę szklaną kulę i określę, czy jakoś kota czarnego przy okazji, żeby mi głaskał tą kulę i się nagle okaże, że dokładnie, nie wiem, 16 stycznia przyjdzie ci to, czy tamto. Może kiedyś było coś takiego możliwe, ale teraz szybko zmieniają się strony. Tak, różne rzeczywistości zaczynają interferować ze sobą, równoległe rzeczywistości, a struny to już przeskakują po prostu jedna za drugą. I to jest coś niesamowitego, jak ja sobie obserwuję, bo to też jestem w stanie zobaczyć struny, jak przeskakują, to jest coś niesamowitego. To jest cyki, już nagle masz inną rzeczywistość, nawet nie wiesz, że ci się zmieniła, ale po prostu... Ale w tej nowej strunie, w moich warstwach przyczynowych może być coś innego? Tak, dokładnie. I to już jest kolorowy zawrót głowy, dlatego że na przykład możesz oczyścić jakąś jedną strunę i będzie wszystko fajnie. I o ile może 200 lat temu by to świetnie działało, bo tam jak wszyscy myśleli tak, jak dziad robił tak, to ojciec zrobił tak, a wnuczek zrobi tak. A teraz tak nie jest. Teraz po prostu przeskok między jednym pokoleniem a drugim jest tak olbrzymi, rozwój jest tak olbrzymi, że to, co myślał dziadek, już jest dawno zamienione. A kiedyś jak myślał dziadek, myślał ojciec, to oni stwarzali przyszłość i wnuk robił to samo. Oni wszyscy myśleli w ten sam sposób i stwarzali rzeczywistość w ten sam sposób. Natomiast obecnie to już przepaść między jednym a drugim pokoleniem jest olbrzymia i to, co myślał ojciec, już kompletnie, on nie ma się o co zahaczyć, bo w ogóle jest zupełnie inna rzeczywistość, w związku z tym struny przeskakują jedna za drugą i jest niezmiernie ciężko określić, jak będzie. Natomiast można znaleźć wszystkie struny, co jest prawie niemożliwe, ale jest możliwe. To jest tak, zrozum 20 albo 200 wymiarów. No teoretycznie niemożliwe, ale matematycznie da się to zrobić. Czyli da się to zrobić. I we wszystkich stronach trzeba nad tym zapanować. Inaczej to nie zadziała po prostu, bo warstwy przyczynowe jakieś tam inne nagle przeskoczą i o ile w jednych warstwach przyczynowych ma się nie wydarzyć krach, to w innych warstwach przyczynowych się on ma wydarzyć i nagle struna przeskoczy
i fit. No to ja chcę być twoim uczniem, bo tak sobie analizuję te wszystkie moje szkolenia i kursy i to co jest dostępne na rynku. Rzucanie intencji na wiatr chyba niewiele tutaj pomoże. No, mając taką wiedzę, jak ja na to patrzę, no to fajnie, że ludzie próbują, bo oni mniej więcej czują, w którą stronę, ale mniej więcej czuć w którą stronę, a zrobić coś, no to jest tak, boli kogoś noga, no mniej więcej należałoby tą nogę naprawić. O, to jest coś takiego, ale trzeba jeszcze wiedzieć jak. Nie? No, wydaje mi się, że zawsze szkoła tkwi w znalezieniu źródła, skąd to idzie, zarówno w nodze, jak i w biznesie. No właśnie, a czasami źródła są, no nie wymyślisz tego po prostu. To trzeba zobaczyć, znaleźć, bo po prostu nie. To, co ci powiedziały poprzednie pokolenia, nijak się ma do tego, do tej rzeczywistości, bo ona, no chyba, że zaczniesz szukać w pokoleniach typu jakieś wiedza z WED albo jeszcze jakaś i naprawdę I będziesz niesamowicie nie trzeba zrozumieć, tak, to jest za. Tym bardziej, że mówili innym językiem w innych okolicznościach, ale nie trzeba być też niezmiernie otwartym, dlatego że te rzeczy wyśmiewamy, tu idziemy z duchem czasu, to jest nowoczesne, okazuje się, że to, co wyśmiewamy, to też ma jakąś prawdę. Część głupoty, ale część prawdy.